Minęła godzina 23. W ostatniej godzinie środy zapraszam na wieczorne wydanie Silesia Flash. Jak mówią, czują się oszukani przez system, a rządowy program mieszkaniowy, który miał zapewnić stabilną, spokojną przyszłość, okazał się fiaskiem. Mieszkańcy Nowego Nikiszowca mieszkaniem dla rozboju nazywają projekt, który ich zdaniem w sposób niezgodny z prawem czerpie z nich zyski. Dlatego symbolicznie zaprotestowali przeciwko ich zdaniem nieuczciwym praktykom. Fatima Orlińska. Ponad 1300 mieszkańców w ponad 500 mieszkaniach powstałych w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju walczy dziś o swoją przyszłość. Czują się oszukani przez system, który, jak sami mówią, pogrzebał ich marzenia o własnym mieszkaniu na preferencyjnych warunkach. Zaufaliśmy rządowi, przyznają z żalem, bo obiecywano im, że wynajmowane dziś od 2 lat mieszkania będą mogli wykupić, a stawki czynszów będą zamrożone. Jedyne, co tu jest pewne, to na pewno wzrost czynszu i opłat. I na chwilę obecną jeszcze nas stać na opłacenie czynszu, ale sytuacja wygląda tak, że jedna nasza wypłata idzie na opłacenie czynszu, samego czynszu, natomiast druga wypłata, z której musimy żyć w 4 osoby, idzie na pozostałe, na pozostałe media i na życie. Z tego, co sobie przypominam, ten program miał wyglądać inaczej. Co zresztą znajduje pokrycie w słowach przedstawicieli rządu, którzy jeszcze kilka lat temu deklarowali, że program nazywany Mieszkaniem Plus ma odpowiadać na deficyty mieszkaniowe, wspierać rodziny z dziećmi i zachęcać młodych ludzi do pozostania w kraju. Dawniej mówiło się ciasne, ale własne. Poprzez nasz program mieszkaniowy mieszkanie nie musi być takie ciasne, ale może być własne. O to nam właśnie chodzi. Prawo i Sprawiedliwość tworzy i organizuje na nowo tą rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Rzeczywistość okazuje się być jednak daleka od ideału. Dziś z mieszkańcami Nowego Nikiszowca, jak mówią, przede wszystkim nikt nie rozmawia. Umowy, które otrzymują na krótko przed wygaśnięciem poprzednich, mają niejasne zapisy, a dojście do własności nie wiadomo, kiedy nastąpi. Były podane kalkulacje. Każdy mógł mieć wybór, czy będzie chciał to DDW osiągnąć 10, 15, 25, 30 lat. I że te ceny, które są teraz, na pewno nie wzrosną, ponieważ muszą tylko policzyć koszty zakończenia inwestycji i nie będzie miało na to wpływu ani inflacja, ani podwyżki cen mieszkań, bo pytaliśmy o to przy zawieraniu umów, że przez te 2 lata mieszkania na pewno pójdą do góry. Mówi, że to nie będzie po cenach rynkowych, tylko właśnie te wyliczone i tak nam to zostanie zaproponowane później. Więc byliśmy spokojni. Natomiast przez 2 lata w sprawie DDW nie zmieniło się nic. Choć tak naprawdę to możliwość wykupu mieszkania na własność na preferencyjnych warunkach bez konieczności zaciągania kredytu skłoniła wielu do skorzystania z oferty mieszkaniowej programu rządowego. Mieszkańcy Nowego Nikiszowca wskazują, że w ich odczuciu to żadna z oferowanych przed podpisaniem umowy deklaracji dziś nie jest spełniona. Chodzi m.in. o waloryzację czynszów, która ma nastąpić z początkiem stycznia każdego roku. To jest patologia na rynku nieruchomości. To znaczy, w pierwszych umowach mieliśmy jawny zapis w umowach zawartych, umowach najmu, który stanowił o tym, że kaucje będą waloryzowane przez wynajmującego. To jest zgodne zresztą z artykułem 36 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. W formie nowych umów, które otrzymaliśmy od wynajmującego niedawno, zapis jest odwrotny. Waloryzacja spada na najemcę. Co dla najemców w obecnej sytuacji gospodarczej jest, jak sami mówią, dużym ciosem. Kaucja miałaby być waloryzowana według wskaźnika GUS, czyli średnio o 15% w skali roku. Podpisując umowę pierwotną, najemcy zobligowani byli do wpłacenia kaucji równej 6 opłatom czynszowym. Według nowych umów kaucja będzie wzrastała wraz z czynszem, na co najemcy nie chcą się zgodzić. Poprosiliśmy Polski Fundusz Rozwoju o komentarz w sprawie, na odpowiedź czekamy. Wyścig rozpoczęty, wybory parlamentarne już 15 października. Za trochę ponad 2 miesiące na 4-letnią kadencję wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów. Już teraz planujący start w wyborach muszą zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego, a do 6 września zarejestrować listy wyborcze. Choć tak naprawdę prekampania trwa już od kilku miesięcy, to najbliższe tygodnie bez względu na aurę będą naprawdę gorące. Jak sprawdzała dziś Karolina Komada, w województwie śląskim kampania oficjalnie już ruszyła, a liderzy ugrupowań jeszcze nie zdradzają kształtu list wyborczych. Słuchajcie, chodźcie do nas bliżej. Bo oficjalnie już można zabiegać o względy wyborców. Tu zapraszamy, przecież was nie będzie w ogóle widać. Czy jesteście gotowi, żeby ten jeden dzień
na 100%, na maksa, na pewno poświęcić Polsce? Tak! Może jeszcze z pewną dozą nieśmiałości, ale na pewno z rosnącą motywacją, choć wszystkie karty jeszcze nie zostały odsłonięte. Na naszej tej liście częstochowskiej mamy A, parytet, tyle samo kobiet co mężczyzn, i B, mamy suwak, to znaczy od pierwszego miejsca, które mam nadzieję będzie dla kobiety, do ostatniego jest kobieta, mężczyzna, 7 pań, 7 panów i tak powinno być w całej Polsce i we wszystkich partiach. Listy kandydatów ponoć już są prawie gotowe, choć do 6 września, kiedy trafią do PKW, wszystko może się jeszcze wydarzyć. Jedno jest pewne, politycy z województwa śląskiego nie zamierzają podczas kampanii stać założonymi rękoma. Oczywiście będę zabiegał o to, aby Polacy powierzyli nam kolejne 4 lata odpowiedzialności za Polskę. Uważamy, że przez te ostatnie prawie 8 lat wiele udało się dla Polaków i dla Polski i dla polskiego bezpieczeństwa również zrealizować i wykonać. I chociażby tutaj dzisiaj, gdzie jesteśmy w Pszowie, udowadniamy wiarygodność Zjednoczonej Prawicy. Na wiarygodność i skuteczność na pewno stawiać będą wszyscy uczestnicy tych wyborów. To się wszystko łączy w taką właśnie symbiozę prośląskości. Ja też mam na swoim koncie wystąpienia, które mówią o prawdziwej historii Śląska w Sejmie. Tego wcześniej nie było. Także głosowałem przeciwko Korfantemu jako jedyny parlamentarzysta w polskim parlamencie. To były wystąpienia w mojej ocenie odważne i potrzebne Śląskowi. W wyborach do Senatu w okręgu nr 73 kandydat Polski 2050 i PSL ma już jasno nakreślony plan na kampanię i to, co będzie robił, gdy trafi do parlamentu. Program przygotowany, pomysł na to mam. Chciałbym, żeby Rybnik i te okolice miały senatora, który jest aktywny i będzie miał dobre relacje z liderami partyjnymi. Najpierw relacje trzeba będzie jednak zbudować z wyborcami. Chciałbym rozpocząć dyskusję na temat tego, dlaczego w tak katastrofalnej w sytuacji jest polskie górnictwo. Ja rozumiem, że chcemy żyć ekologicznie, ja też jestem miłośnikiem życia i zdrowia. Natomiast chciałbym zrozumieć, dlaczego ostatnie kilkanaście lat doprowadziło do sytuacji takiej, że my, śpiąc na węglu, jesteśmy uzależnieni energetycznie od innych krajów. A czego podczas kampanii 2023 się spodziewać? Według ekspertów wszystkiego. Tego, co jest jakby charakterystyczne w ostatnich kampaniach, to znaczy brutalnego, agresywnego języka polaryzacji, to będzie jeszcze więcej właściwie tego samego. Pewnie politycy będą się tu hurtowo, że tak powiem, odwoływali do sądów. Będziemy tego świadkami do 13 października do godziny 24, kiedy wszystko zakończy cisza wyborcza. Choć to środek lata, to mając na względzie to, co działo się rok temu, coraz częściej podejmowane są decyzje o zakupie opału na zimę. Ożywia się sprzedaż, ale na szczęście dla kupujących nie powoduje to wzrostu cen. Wraz z lipcem zakończyła się też sprzedaż węgla przez gminy. Te, którym on pozostał, mogą teraz rozdysponować go w ramach zadań własnych. W województwie śląskim wiele miast węgiel wyprzedało w całości, ale są też takie miejsca, gdzie jeszcze trochę go zostało, co sprawdził Paweł Jędrusik. Jeszcze blisko rok temu wyrażenie nadmiar węgla brzmiało niemal nierealnie, ale teraz nabrało konkretnego wymiaru. Niektóre gminy wciąż mają jeszcze na stanie węgiel przeznaczony na zakupy prewencyjne. 1 sierpnia gmina Wojkowice, czy zostało gminie Wojkowice 48,5 tony węgla. I węgiel ten zostanie wykorzystany na potrzeby własne gminy. Władze miasta podjęły taką decyzję, że rozdysponują ten węgiel do przedszkola, do szkół, do miejskiego klubu sportowego oraz do ewentualnie ochotniczych straży pożarnych. Węgla i problemu, co z nim zrobić, nie ma w Bytomiu. 1219 mieszkańców złożyło wniosek o zakup takiego węgla za pośrednictwem gminy Bytom. Nie wszyscy skorzystali z tej możliwości. W sumie sprzedaliśmy 1150 ton węgla różnych sortymentów mieszkańcom Bytomia. Największym zainteresowaniem oczywiście cieszył się Ekogroszek oraz Orzech. Warto dodać, że u nas ten węgiel nie został po tej akcji na Zwałach. Zainteresowanie kupnem węgla było widać w poprzednim miesiącu w Polskiej Grupie Górniczej, która proponowała klientom spore zniżki i to przyniosło pożądany skutek. Z drugiej strony zaczynają się przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. Z pierwszych podsumowań jednoznacznie wynika, że w wyniku promocji, czyli ostatnie miesiące, czerwiec i lipiec, jeżeli chodzi o sprzedaż PGG, były bardzo korzystne.
Ta sprzedaż wzrosła w stosunku do początkowych miesięcy roku i to jednoznacznie wskazuje, że ta propozycja Polskiej Grupy Górniczej naszych promocji i cenowych, i związanych z samym transportem węgla była dla klientów korzystna i została przez klientów zaakceptowana. Ceny węgla wyglądają na stabilne i według ekspertów powtórka sprzed roku raczej nam nie grozi, choć można się spodziewać, że we wrześniu ceny węgla nieco wzrosną w stosunku do tych, które są obecnie. Wysokość bezrobocia, poziom wynagrodzeń, ale również dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza brano pod uwagę, przygotowując ranking miejsc najlepszych do życia. I tu uwaga, na drugim miejscu za Poznaniem i przed Opolem uplasowała się stolica województwa śląskiego. Jak sami się dziś przekonaliśmy, mieszkańcy Katowic, przynajmniej ci, których spotkali nasi dziennikarze, są zadowoleni z jakości swojego życia. Fatima Orlińska. Na zadowolenie mieszkańców Katowic ze swojego miasta znaczący wpływ ma otoczenie, w którym przebywają każdego dnia. Zazielenienie terenu, infrastruktura pieszo-rowerowa, dostęp do obiektów sportowych i kulturalnych to na co wskazują najczęściej, myśląc o wysokiej jakości życia. I choć o rankingu nie wszyscy słyszeli, wyróżnienie Katowic drugim miejscem w skali kraju niewielu zdziwiło. To jest super. Mam na myśli i te ścieżki rowerowe, i lasy wokół. Bardzo dobrą jakość życia mamy. Mamy dobrą komunikację w metropolii naszej. Także ja co dzień do pracy dojeżdżam, także muszę po prostu z tym się liczyć. Tak? Drogi rozbudowane, policja pilnuje porządku, także wszystko okej. Okay. Jest bardzo blisko do wszystkiego, do sklepów, do wszystkiego. Także jest bardzo dużo różnica. Także mi się podoba. I choć tych, którym w Katowicach nie podoba się, dziś nie spotkaliśmy, niektórzy mieszkańcy wskazują, że pewne rzeczy można poprawić, a przynajmniej ulepszyć, by komfort życia był zawsze na wysokim poziomie. Najważniejsze, żeby było więcej dla dzieci atrakcji, bo jak na razie to jest trochę mało. Trzy podstawowe wartości. Tu na rynku więcej bistra, kawulec i rower. Trzy niesamowite moce. Ogólnopolski ranking przeprowadzony przez Business Insider oceniał stolice wszystkich 16 województw z perspektywy trzech wskaźników ekonomicznych, jak bezrobocie, wynagrodzenie i dostępność do mieszkań oraz trzech pozafinansowych, to znaczy opieki lekarskiej, jakości powietrza i przestępczości w miastach. Tym, czym Katowice mogą poszczycić się w szczególności, to niski poziom bezrobocia. W czerwcu tego roku to było 1,1%, w związku z tym to rzeczywiście pokazuje, że w tym segmencie jest dobrze i to może być efekt też tej polityki prowadzonej w mieście Katowice, więc ściągania nowych inwestorów, stawiania na to, aby rozwijały się te miejsca pracy, które rzeczywiście owocują tym, że można otrzymać w Katowicach pracę, która jest dobrze wynagradzana. Wciąż jest jednak nad czym pracować. Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości to ten aspekt w rankingu wypadł stosunkowo słabo. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne już jutro o godzinie 16. Dobranoc.